Portugalski skrzydłowy przyszedł do Lecha Poznań w 2018 roku z Benfiki. Jego przygoda z kolejorzem miała kilka wymiarów. W 2020 roku odszedł na półtoraroczne wypożyczenie do Paco Ferreira. Gdy wrócił do Poznania, był jedną z kluczowych postaci w drużynie Macieja Skorży. Były wzloty i upadki. Były momenty takie, kiedy naprawdę był liderem i wszyscy klaskaliśmy, staliśmy na stojąco, kiedy trenerzy go zmieniali, czy po meczu. Były momenty takie, kiedy no miał chwilę jakiegoś tego zawahania, zwątpienia, słabszej dyspozycji. No niestety kibice są, nie są, że tak powiem, jednostajni, tylko to jest taki sinusoida, dół, góra, dół, góra. Grasz dobrze, no to jest w porządku. Grasz troszkę słabiej, to jest okej. Okay. Natomiast jakby cały okres Amarala ja mimo wszystko odbieram bardzo pozytywnie. Mistrzowski sezon był dla Portugalczyka najlepszym w stolicy Wielkopolski. W 32 ligowych meczach zanotował 14 bramek i 8 asyst, co w głównej mierze przyczyniło się do tytułu dla kolejorza. Pamiętamy mistrzowski sezon, to był jeden z ojców, z architektów sukcesu na stulecie klubu. Na pewno kruchość jakby emocjonalna, kruchość charakteru tego chłopaka. Widać, że był tutaj za trzech trenerów, ale ani u trenera Żurawia, ani u trenera Van den Broma jakoś się nie odnalazł. Nieprzeciętne techniczne umiejętności, taki też południowy temperament. No ale jednak no nie, ego nie pozwala też siedzieć na ławce. Dodajmy do tego gwiazdorski kontrakt, który tutaj miał, też jakby predysponował go do tego, żeby być tutaj gwiazdą. W poprzednim sezonie Amaral w Ekstraklasie zaliczył tylko 769 minut, w których strzelił 2 gole i dorzucił 2 asysty. Ofensywny pomocnik Lecha przenosi się teraz do Japonii pod skrzydła Macieja Skorży. Urawa Red Diamonds to zwycięzca poprzedniej edycji Azjatyckiej Ligi Mistrzów. Rozumiem jego rozgoryczenie, że grał mało. Fajnie, że jest trener, jest klub, który widzi go w swoich szeregach, natomiast chyba nie będziemy płakać po nim aż tak bardzo, bo jeżeli dzisiaj mówimy o zawodnikach, którzy przejęli jego rolę na boisku, a taka dzisiaj jest prawda, to tak naprawdę należy mu podziękować, wielkie słowa uznania i życzyć powodzenia w nowym klubie, żeby się rozwijał. Natomiast mentalność no, musi troszeczkę zmienić, bo jeżeli tutaj mówimy o aspekcie sportowym, wszystko fajnie, pięknie, natomiast jest zdrowa mentalna, a u niego z tą mentalnością było czasem różnie. Łącznie Portugalczyk zagrał dla Lecha w 117 meczach, strzelił 34 bramki i zaliczył 22 asysty.